Na stronie fanimani.pl znajdziecie szereg szablonów Canva, które możecie w łatwy sposób edytować i zamienić w unikalne grafiki z własnymi zdjęciami. Jak to zrobić? Najlepiej na początek zalogować się do własnego konta na Canwie. Ja tutaj stworzyłam puste konto, na którym jeszcze nic nie ma. Przechodzimy do strony fanimani.pl i tam wybieramy interesującą nas grafikę. Oczywiście klikamy szablon Canva, a następnie użyj szablonu. Jest to ten szablon, który chcemy edytować. Najlepiej zapisać go na swoim koncie Canva, tak żeby w trakcie pracy nad tym plikiem nie pojawił się nieoczekiwany błąd. Więc wchodzimy w plik, następnie najlepiej stworzyć sobie nowy folder, gdzie będziemy pobierać szablony ze strony FaniMani. Więc klikamy Zapisz w folderze, utwórz nowy. Trzeba go jakoś nazwać. Ja go nazwę Moje FaniMani i dodaj tą grafikę do nowego folderu. Teraz ta grafika znajduje się już na naszym koncie. Sprawdźmy to wchodząc na stronę główną, gdzie po lewej stronie w panelu mamy zakładkę Wszystkie foldery. Tutaj zobaczymy, że utworzył nam się całkiem nowy folder, tak jak go nazwałam Moje FaniMani. Klikamy ten folder i jak widzimy, mamy załadowaną grafikę. I teraz przechodzimy do edycji tego, co chcemy tutaj zmienić. A zatem zacznijmy od wymiany zdjęcia na jakieś własne inne zdjęcie. Najczęściej trzeba kliknąć dwa razy lewym klawiszem myszy w zdjęcie, które znajduje się w tle. I usuwamy klawiszem standardowo Delete. Teraz mamy puste tło, musimy załadować jakieś własne zdjęcie. Ładuje się przez wejście w przesłane. Tutaj musimy kliknąć Prześlij multimedia. Ja wybiorę zdjęcie z mojego komputera, a więc urządzenie, i wybieram zdjęcie z dysku. Teraz musimy chwilę poczekać, bo zdjęcie będzie się ładowało. Po lewej stronie w ikonce widać, jak napełnia się wodą, i gdy się napełni do końca, zdjęcie będzie załadowane i będziemy mogli z niego skorzystać. Teraz ładowanie się zakończyło, więc klikamy raz w to zdjęcie i ono pojawia się nam na froncie grafiki. Powiększamy to zdjęcie przez rozciągnięcie narożników, tak aby pokrywało całą powierzchnię grafiki. Później będziemy mogli jeszcze to dopasować. I teraz ono przykrywa nam całą grafikę, a więc musimy spowodować, żeby to zdjęcie przeszło na tył, czyli musimy zmienić pozycję. Tutaj w pasku górnym mamy opcję pozycja, klikamy ją i klikamy na tył. W tym momencie wszystkie elementy, które były stworzone już, są przed tą grafiką. Może się zdarzyć, że niektóre elementy będą zasłaniały w jakiś niechciany sposób nasze zdjęcie. Dlatego wszystko możemy tutaj wyedytować. Spróbujmy zrobić na przykładzie tych serduszek. Jeśli nie pasują nam w tym miejscu, możemy je obrócić, przesunąć, zmniejszyć lub powiększyć. Możemy oczywiście je usunąć, zastosować jakiś inny element. Możemy też na przykład stwierdzić, że chcemy jednak, żeby ten chłopiec był większy na tym zdjęciu. A więc jeszcze raz klikamy dwa razy w zdjęcie w tle i chwytamy za narożnik i powiększamy. Powiedzmy do takich rozmiarów. Klikamy z boku lub klawiszem Enter zatwierdzamy zmianę i zmieniliśmy układ zdjęcia oraz skalę. Elementy, które się znajdują obok, na przykład to czerwone tło, możemy również zmodyfikować tak samo jak pokazywałam z serduszkami. Możemy też zmienić transparentność tego elementu poprzez wybranie tutaj opcji u góry w pasku przezroczystość i zmienić przezroczystość na dowolnie wybraną. Możemy też zmienić kolor tego elementu, klikając po lewej stronie na górze w pasku w kolor, na przykład biały.
I teraz chcielibyśmy, aby tekst był ciemny, ponieważ pod spodem mamy rozjaśnienie. A więc klikamy ten tekst, on nam się zaznacza i tutaj u góry w pasku zmieniamy kolor tekstu. Ja mam tutaj wybrane kolory, ale możemy wybrać również spośród sugerowanych kolorów zdjęć, na przykład czarny, i w ten sposób edytujemy nasze grafiki. Mamy przygotowane tutaj kolejne strony, które również możemy wyedytować, lub jeżeli chcemy dokładnie zastosować te same elementy, na przykład zdjęcie z chłopcem chcemy również mieć poniżej w takim samym układzie. Możemy usunąć to zdjęcie dziewczyny, klikając delete i jeszcze raz klikniemy dwa razy w chłopca, Ctrl-C, przejeżdżamy na dół, zaznaczamy grafikę poniżej i wklejamy Ctrl-V, czy też Command-V na Macu. Możemy też usunąć te elementy i serduszka, delete i zaznaczyć te elementy powyżej. Ctrl-C, Ctrl-V. Teraz grafiki górna i dolna są identyczne. Poradzicie sobie z tym właściwie intuicyjnie. Powodzenia! Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.